tej prezentacji przedstawimy dodanie kodu kreskowego na dokumencie zgłoszenia reklamacji zakupu, który możemy wykorzystać przy wyszukiwaniu dokumentu. W naszym przypadku kod będzie składać się z cyfr 0, 1, kolumny TRN GID typ, kolumny TRN GID numer z tabeli CDN TRANAC oraz liczby kontrolnej wyliczanej z pozostałych cyfr. Wykorzystamy gotowy szablon do zgłoszenia reklamacji zakupu. Użytkownik może dodać kod kreskowy poprzez menu Wstaw, a następnie opcję Kod kreskowy lub za pomocą przycisku kodu w narzędziowniku. Niezależnie, którą drogą wybierze użytkownik, pojawi się okno Wstaw kod kreskowy. Użytkownik może wybrać jeden z dwóch standardów kodów kreskowych EAN13 lub EAN128. W naszym przypadku skorzystamy z drugiej opcji. Wartość kodu może być uzupełniona ręcznie poprzez wskazanie numeru kodu lub pobrania z bazy. W naszym przypadku skorzystamy z drugiej opcji, czyli pobrania z bazy. Po zaznaczeniu opcji Wybierz wartość z bazy pojawi się przycisk Dodaj wartość. Po jego użyciu zostanie wyświetlone okno Utwórz formułę dla wartości kodu, które składa się z trzech części: dostępne dane, formuła dla wartości kodu oraz dostępne elementy formuły. W sekcji Dostępne dane znajduje się lista puli parametrów, które użytkownik może użyć do tworzenia formuły. W tej części dostępna jest również wyszukiwarka, która usprawni wyszukanie potrzebnych pól w przypadku dużej ich liczby. Pola i parametry można dodawać do formuły wartości metodą drag and drop. W części formuła dla wartości kodu znajduje się pole do wpisania formuły kodu. Można ją wpisać ręcznie lub skonstruować wykorzystując metodę drag and drop. W formule można również wykorzystać funkcje i operacje dostępne w części dostępne elementy formuły. W części dostępne elementy formuły znajdują się podstawowe funkcje oraz operacje, które można użyć podczas tworzenia formuły wartości kodu. W części funkcji znajduje się wyszukiwarka. Podczas wpisywania nazwy szukanej funkcji, lista poniżej zmieni się dynamicznie. Po jednokrotnym kliknięciu na wybraną funkcję zostanie wyświetlony jej opis. Użytkownik może również przeglądać listę funkcji tylko z wybranej kategorii poprzez wskazanie jej na liście rozwijanej znajdującej się po prawej stronie wyszukiwarki. Dostępne kategorie to agregacja, data i czas, logiczne, matematyczne, tekstowe, wyszukujące zmienne. Po wybraniu jednej z kategorii, lista wyświetla funkcje przyporządkowane do niej. Aby wyświetlić ponownie wszystkie funkcje, należy z listy wybrać opcję Wszystkie. W części operacje znajdują się podstawowe operacje, m.in. operator dodawania, like czy end. W naszym przypadku skorzystamy tylko z pola barcode. Stworzoną formułę zapisujemy za pomocą przycisku Zapisz. Aby wstawić tak stworzony kod na szablon, skorzystamy z przycisku Wstaw. Umieszczamy pole kodu w pożądanym miejscu na szablonie oraz dopasowujemy jego rozmiar. Możemy ukryć wartość kodu na podglądzie poprzez opcję Ukryj wartość kodu na wydruku, dostępną po naciśnięciu ikony ołówka znajdującej się po prawej stronie kontrolki kodu. Dodamy teraz na wydruk kod QR. Kod QR można wstawić za pomocą menu Wstaw lub przycisku kodu w narzędziowniku. Niezależnie od wybranej drogi, otworzy się okno, w którym mamy możliwość konfiguracji takiego kodu i jego wartości. Użytkownik może wybrać, czy chce wpisać adres URL, czy może wartość tekstową lub wartość z bazy danych. Dla zaawansowanych użytkowników istnieje opcja wybrania typu wartości, ponieważ ta sama wartość, ale zapisana w innym typie, generuje inny kod QR. W tej prezentacji wybierzemy podstawowy scenariusz wstawienia adresu URL. Opcja ta ma zablokowany zawsze typ jako binarny. Po uzupełnieniu adresu zatwierdzamy zmiany przyciskiem Wstaw, a następnie umieszczamy kontrolkę kodu na szablonie. Tak samo jak w przypadku kodu kreskowego, możemy ukryć wartość kodu na podglądzie poprzez opcję Ukryj wartość kodu na wydruku. Dostępna jest ona po przyciśnięciu ikony ołówka znajdującej się po prawej stronie kontrolki kodu. Na kontrolce pojawi się wtedy ikona symbolizująca ukrycie wartości. Przechodzimy do podglądu wydruku, aby zweryfikować dodane zmiany.